Co może mieć wspólnego zwykły polski talerz z posągami z Wysp Wielkanocnych i kamiennymi kręgami w Stonehenge w Anglii? Ten film pokaże jak bardzo wiele, ponieważ talerz to w przybliżeniu stożek ścięty, a toczenie talerza po powierzchni bocznej stożka daje bardzo ciekawe efekty. W pierwszej fazie przechylamy talerz tak, aby jego brzeg stykał się z podłożem. Następnie toczymy talerz, który toczy się nie po linii prostej, ale po łuku. Przerywamy toczenie po wykonaniu obrotu o około 180 stopni. Kiedy opuścimy talerz z powrotem na dno, stwierdzimy, że przesunął się o pewną odległość. Gdybyśmy przerwali ruch wcześniej lub nieco później, odległość będzie mniejsza, ale za to możemy zmienić kierunek ruchu. Przy obrocie o 360 stopni wracamy w miejsce startu. Jeśli toczenie odbywa się bez poślizgu, to parametry geometryczne stożka ściętego pozwalają na precyzyjne wyliczenie uzyskanej odległości. Przygotowanie nieforemnego bloku skalnego do transportu wymaga trochę pracy, ale podstawa bloku zawsze będzie pracochłonna. Musimy dobrać taką średnicę ściętego wierzchołka stożka, aby siła niezbędna do wychylenia bloku do pozycji toczenia nie przekroczyła naszych możliwości. Również kąt wierzchołkowy stożka musi być odpowiedni, aby środek ciężkości bloku po przechyleniu nie uciekł poza krawędź podparcia. Jednak najważniejsze będzie takie usytuowanie osi stożka, aby biegła przez środek ciężkości bloku. Kiedy tak przygotujemy blok, jego proces toczenia na powierzchni bocznej stożka będzie podlegał tym samym prawom, jak toczenie się ciężkiego walca, czyli sprawność toczenia będzie zależała od twardości podłoża, nachylenia drogi, nierówności itp. Wielką zaletą toczenia stożka będzie dziecinnie prosta zmiana kierunku ruchu, który w przypadku walca jest trudny do wykonania. Najtrudniejszą fazą takiego transportu, bo wymagającą przyłożenia większej siły, będzie moment przejścia z pozycji pionowej do wychylonej. Wielkość tej siły możemy kształtować, dobierając średnicę koła podstawy i kąta wierzchołkowego stożka. Musimy jednak pamiętać, że im większa średnica podstawy, im większy kąt wierzchołkowy stożka, tym mniejsze przesunięcie w jednym cyklu. Na wielkość siły równie istotny wpływ ma punkt przyłożenia, dlatego kolumny Stonehenge i posągi z Wysp Wielkanocnych kwalifikują się do tego typu transportu, ponieważ mamy możliwość przyłożenia siły wysoko ponad powierzchnią podstawy. Sześciotonowy posąg lub kolumnę o wysokości 3 metrów moglibyśmy transportować, uzyskując przesunięcie 6 cm na jeden cykl i przykładając około 300 kg siły. Można zakładać, że dwie 6-8-osobowe grupy mogłyby przesuwać posąg ze średnią prędkością około 10 metrów na godzinę. W transporcie superciężkich głazów ważne jest, aby ciężar podczas postoju znajdował się w stanie równowagi trwałej. W nieutwardzonym terenie lub lekko nachylonym
dobrze jest powiększyć powierzchnię podstawy. Jeśli powierzchnię stożka wykonamy nie na całym obwodzie, będzie nam łatwiej zachować równowagę, chociaż ograniczymy nieco zdolność zmiany kierunku. W trudniejszych warunkach terenowych, na przykład takich jak na wyspach wielkanocnych, musimy podstawę transportowanych posągów specjalnie wykonać i nieco zmienić sposób poruszania się. Płaszczyznę podstawy posągu należy ustawić pod kątem, tak aby stojąc na wznoszącej się po stoku ścieżce, linia działania siły ciężkości trafiała w powierzchnię podstawy. Nie wolno nam wykonywać odchylenia w dół stoku, bo stracimy równowagę. Wykonujemy tylko odchylenia na boki, raz w jedną, raz w drugą stronę. Ten sposób transportu jest nieco wolniejszy od poprzedniego, ale równie skuteczny. Myślę, że Moai, którego kopię wykonali amerykańscy archeolodzy Carl Lippo wraz z Terrym Huntem, był przystosowany do transportu pod górę i dlatego na równym podłożu przewracał się. Doświadczenie przeprowadzone przez nich przypomina raczej metodę, jaką wielu z nas stosuje przy przesuwaniu na przykład lodówki, kiedy nie mamy nikogo do pomocy. Toczenie ciężkich głazów na ukształtowanej w stożek ścięty podstawie zapewnia pełną kontrolę nad jego ruchem w każdym momencie. Jedyną wadą prezentowanego transportu jest fakt, że wymaga on wielkiej cierpliwości, o czym mogę się przekonać przy wykonywaniu prób na modelach prezentowanych w filmie i przesuwających się o 5 mm w jednym cyklu. Mam nadzieję, że mieszkańcy Wysp Wielkanocnych mieli więcej cierpliwości, co chyba jest udowodnione, bo posągi stoją.